Witam Was, kochane koziorożce. Już tutaj mam przygotowane karty dla Was. To jest układ partnerski, tarot na miłość. Po tej stronie jesteście pokazani Wy, po tej osoba, która jest Wam bliska, o której, z którą życzylibyście sobie, aby ten układ został położony. Dlatego też już przechodzę do rzeczy. Co ja tutaj widzę po Waszej stronie? Pokazały mi się dwie karty zwycięstwa. Piątka mieczy i szóstka buław. Piątka mieczy to jest tak zwane pyrrusowe zwycięstwo. Czyli zwyciężyłem, ale dużym kosztem i niezbyt szczęśliwie się czuję po tym fakcie. Natomiast w tym towarzystwie szóstka buław to jest pozorne zwycięstwo. Wy rzeczywiście mogliście zwyciężyć w jakiejś tam sytuacji, może jakaś wymiana zdań, kłótnia, mówiąc wprost, ale to zwycięstwo sprawiło, że wy coś straciliście. Albo coś takiego się zadziało, że już nigdy nie będzie jak dawniej. Dlaczego? No tutaj ta karta transformacji mi się pokazała. Nie jest to zbyt szczęśliwy układ kart, bo i obok jest karta księżyca, tak jakby boicie się czegoś i z tą kartą wychodzicie do tej drugiej osoby. Może boicie się po prostu już teraz każdego słowa, boicie się tego, jak ta osoba zareaguje. Gdzieś tam ukrywacie taką energetykę tego, że chcielibyście, ale jakby coś was blokuje. To jest w ukryciu ta królowa buław. W ukryciu jest ta charyzma. Bardzo ostrożnie tak jakby podchodzicie do tej osoby po czymś właśnie, co się takiego zadziało, co zostało pokazane w tych dwóch kartach. Łączy was jakieś poczucie zmęczenia. Zmęczenia materiału, zmęczenia waszą relacją, bo tutaj ta karta mi się pokazała tak jakby we wspólnocie. I to jest odczucie zarówno dla was pokazane i dla tej drugiej osoby. Co natomiast ja tutaj mam po tej drugiej stronie? Ta osoba jest dosyć uparta, a to mi się pokazało w tych dwóch kartach, w dziewiątce buław i w cesarzu. I ta osoba tak jakby będzie twardo stała przy tym, przy swoim zdaniu, mimo że teoretycznie wasze argumenty były bardziej przeważały na waszą stronę, no to ta osoba tak jakby nie przyjmuje tego do wiadomości. Duże ma zamieszanie w głowie, sama nie wie, w jaki sposób ma myśleć na temat tej sytuacji, na wasz temat. No i też trochę tutaj mi się pokazała ta osoba jako kłamczuszek albo kłamczuszka. Siódemka mieczy w działaniu. Karta złodzieja. Złodzieja czasu. Kogoś, kto nie mówi całej prawdy. Kogoś, kto może was okraść. Czy to z energii, czy to z emocji. No nie mówię już o takiej sytuacji, że ktoś okradnie was po prostu z jakichś dóbr osobistych. Ta osoba ukrywa przed wami pewną toksyczność. Tutaj zwracam waszą uwagę na to. Jakieś uzależnienie, jakieś coś, co trzyma gdzieś tę osobę. I prawdopodobnie wy wiecie o tym, ale też nie chcecie się do tego przyznać, że wiecie, o co chodzi. I tak jakby jedna i druga strona trochę gra wariata. Mam tutaj takie wrażenie. Co was dzieli? Koło fortuny. Czyli być może lekcja karmiczna została odrobiona i każdy tak jakby pójdzie w swoją stronę. Albo ta jedna konkretna lekcja została odrobiona i może od kolejnego miesiąca zaczniecie po prostu od początku jakby budować, przerabiać kolejną lekcję. Bo ja tutaj zwracam uwagę na to, że to nie jest układ partnerski na konkretny związek, tylko na miesiąc.
To znaczy, no na miesiąc, tak? To jest czasowy, czyli te energie nie są aż takie mocne. One są bardziej takie subtelne. Sprawdzę jeszcze tutaj, jak się ułożą dla Was kolejne 4 tygodnie. Pierwszy tydzień to mam odejście. Postanowienie, i to będzie Wasza decyzja, odejścia. Być może od tej toksyczności, od tej sytuacji. Potem karta gwiazdy, może spotkanie w jakimś większym gronie. Trzeci tydzień walka i świat w czwartym. Tak jak mówiłam, może to mieć związek z tym kołem fortuny. Każdy rozchodzi się w swoją stronę, ale to może być również karta, która mówi o tym, że szykuje się jakiś wspólny wyjazd. Nagle tak jakby to koło fortuny okręca się o 180 stopni i wy idziecie razem w ten świat. No, pokazała się gwiazda, czyli jeszcze nic aż tak naprawdę nie jest straconego. Może jest jakaś nadzieja, tak? Tak więc tutaj takie sytuacje. Zwracam Waszą uwagę tylko na te cechy charakteru, które mi się dosyć niefajne pokazały przy tej drugiej osobie, a mianowicie ta upartość, toksyczność i brak szczerości. Brak szczerości, który być może spowodowany jest tym zamieszaniem w głowie, które aktualnie przeżywa ta osoba. Dobrze, życzę Wam w szczególności tej energetyki gwiazdy jak najwięcej w tym miesiącu. Mam nadzieję, że wszystko potoczy się jednak po Waszej myśli, że zbierzecie wszystko to, co najlepsze z tego miesiąca i te rady, które tutaj usłyszeliście, pomogą Wam w taki najbardziej delikatny sposób przejść przez to, co tutaj się pokazało. Trzymam za Was kciuki i do usłyszenia. Pa, pa!